Już 15 sierpnia Nysa zamieni się w miasteczko festiwalowe przy okazji 8. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Folkfiesta organizowanego przez Nyski Dom Kultury. Pod hasłem egzotyka, taniec, zabawa do Nysy zjadą zespoły folklorystyczne z całego świata, od Rosji i Senegalu do Stanów Zjednoczonych. W sumie na plenerowej scenie w Bastionie Świętej Jadwigi zaprezentuje się ponad 500 wykonawców, w tym goście specjalni. Program będzie bardzo bogaty, zapraszamy wszystkich mieszkańców, gości miasta, turystów do nas na Bastion, jak też na korowód, na pewno bardzo barwny, który w piątek wyrusza już oficjalnie w pierwszym dniu festiwalu ulicami miasta. W sobotę natomiast zapraszamy bardzo serdecznie na wydarzenie również bardzo niezwykłe. Będzie to koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk w pełnym składzie z orkiestrą, chórem i grupą baletową. Myślę, że to jest widowisko godne uwagi. Pasja, autentyczność, zaangażowanie zespołów i międzynarodowa integracja sprawia, że Folkfiesta nazywana jest festiwalem przyjaźni, który przyciąga wielu gości z kraju i zagranicy, a inne miasta inspiruje do organizowania podobnych wydarzeń. Przy okazji jednego z największych w Polsce festiwali folklorystycznych promowane są wyroby kulinarne, żywność ekologiczna czy też wyroby rękodzielnicze twórców ludowych oraz produkty turystyczne poszczególnych miast. Występy uczestników Folkfiesty mają formę przeglądu, a największa nagroda za prezentację oryginalnych programów artystycznych to brawa od publiczności zgromadzonej w jednej z pereł Opolszczyzny, Bastionie Świętej Jadwigi. Zapraszamy na wyśmienitą zabawę Nysa 15-18 sierpnia. Festiwal współfinansowany jest ze środków Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.